Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Fortnite'a. Zadanko, którym się dzisiaj zajmiemy, ale będzie troszeczkę inny poradnik niż standardowo. Pochodzi oczywiście z tygodnia 6. Jest to zadanko polegające na zadaniu obraźni po odepchnięciu przeciwnika falą e, kinetyczną e, czarnej pantery. To zadanko m, możecie wykonać oczywiście w grupach czteroosobowych, tak jak tutaj widzicie. Ale dlaczego jest to zadanie trudne? Ponieważ czarnej, yy, czarnej Pantery jej mocy w ogóle nie ma jeszcze w grze. Czyli po prostu nie możecie tego wykonać na normalnym trybie. Solo, pary, oddziały, czy jakoś na parzankę, czy areny, trójki, duo. Więc gdzie właściwie możecie wykonać to zadanko? To zadanko trzeba wykonać na starcie Marvela, gra w oddziałach, lub Marvel Knockout, gra w parach. Na tych dwóch trybach jesteście w stanie wykonać właśnie te dwa, to, to jedno zadanko. Po prostu musicie yy, podczas losowania które następuje na samym początku gry dostać właśnie tą moc którą, o której mowa w kwestii czyli moc czarnej pantery i w ten sposób po użyciu tej mocy zadajecie sobie obrażenia wy czy wasz teammate i w ten sposób robicie sobie to zadanie to tyle tak naprawdę wystarczy zagrać sobie na jednym z tych dwóch trybów zrobić ten damage i w ten sposób wykonacie to zadanie pamiętaj oczywiście żeby zostawić kciuka suba dzwoneczek wbijaj też na streamy do linku w opisie i w tym filmie właściwie to tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłem. Jak pomogłem, zostaw komentarz. I do następnego filmu. Cześć!